Kongres Nowej Prawicy jest partią konserwatywną obyczajowo, jest partią liberalną gospodarczo, ale jest w pewnym sensie, nawet w kilku sensach, partią narodową. Ale w jakim sensie? Otóż lewica mówi zawsze o społeczeństwie, że społeczeństwo chce tego, większość społeczeństwa chce tego i tak dalej. My mamy to w nosie. My mówimy o narodzie. Naród, proszę Państwa, to nasi przodkowie. Jesteśmy my, nasze dzieci, wnuki, prawnuki. To są pewne zasady, które rządzą narodem. Te zasady nasi przodkowie próbowali na swoich plecach. Te złe zasady gdzieś zginęły, te dobre przetrwały w wyniku selekcji naturalnej i nasi przodkowie nam je przekazali. Na przykład taka zasada: pamiętaj o rozchodzie, żyć z przychodem w zgodzie. No i teraz, proszę Państwa, przychodzi moment, w którym większość społeczeństwa chce się zadłużać, chce brać pożyczki, chlać, pić, jeść, bawić się na koszt dzieci, wnuków, prawnuków. A nowa prawica mówi nie. Nawet gdyby 90% społeczeństwa chciało się przepijać, to jest zasada, że nie wolno wydawać ponad stan i koniec. Prawo musi mieć pierwszeństwo przed wolą społeczeństwa. Bo proszę Państwa, nasze dzieci, wnuki, prawnuki nie mają prawa głosu, bo ich nie ma jeszcze na świecie. Albo są takie malutkie. Nasi przodkowie nie mają prawa głosu, bo już leżą w trumnach. Ale ich zasady, ich dobro musi być uwzględniane przez państwo. Państwo nie może myśleć o najbliższych wyborach. Dzisiaj każda partia myśli o najbliższych wyborach, a prawica myśli o Polsce za 20, 30, 50. Myśli o tym, co się z nami stanie, co trzeba zrobić, żeby zapewnić dobrobyt przyszłym pokoleniom. I to jest różnica między tą lewicową hołotą, która teraz zapełnia ławy sejmowe, a prawicą, która niedługo weźmie władzę i tych wszystkich ludzi zapaguje do aresztów śledczych, a potem myślę, że do kamieniołomów.